Do lubińskiej komendy zgłosił się 55-letni mężczyzna, który powiedział, że chciał kupić opał i został oszukany. Wszedł na stronę łudzącą, przypominającą prawdziwą stronę PGNiG. Wypełnił formularz, zapłacił za ekogroszek. Kiedy towar do niego nie dotarł, mężczyzna próbował odnaleźć stronę, na której kupował węgiel. Niestety ani numerów telefonów kontaktowych, ani tej strony już w sieci nie było. To tak zwany phishing, czyli typ ataków opartych na podszywaniu się pod strony internetowe, wiadomości e-mail lub SMS-y. Trudności w zakupie węgla oraz jego rosnąca cena to teraz problem wielu osób. Natomiast dla złodziei okazja. Oszuści wykorzystują różne metody. Przede wszystkim kuszą swoimi atrakcyjnymi ofertami oraz obiecują szybką i łatwą dostawę. Bądźmy ostrożni i czujni. Kupujmy ze sprawdzonych stron, a nie z przypadkowych ogłoszeń. Mieszkaniec powiatu lubińskiego stracił 3000 zł.